Prawda jest taka, że mamy do czynienia z naruszeniem standardów demokratycznych i udawanie, że tak nie jest tylko dlatego, że przejechało się przez granicę, jest po prostu niemożliwe. Jest 2016 rok i ta opowieść o tym, że da się zatrzymać dyskusję o tym, co dzieje się w Polsce, że jej nie będzie w Parlamencie Europejskim, jeśli zamknie się oczy i bardzo mocno będzie się wierzyć w to, że jej nie będzie, jest po prostu naiwna. Ale jest inna kwestia i to też jest coś, o czym warto powiedzieć, bo wiele osób, mam wrażenie, wiąże jakieś potężne nadzieje z rozpoczęciem tego postępowania wyjaśniającego przez Komisję Europejską, z zainteresowaniem elit opiniotwórczych na Zachodzie tym, co w Polsce się dzieje. Nikt tutaj nie przyjedzie na białym koniu i nikt nam z Brukseli demokracji w Polsce za nas nie obroni. Przyjedzie, tylko wyjedzie szybko. Z wizytą dyplomatyczną. Dyplomatyczną, a co gorsza, często zainteresowany także innymi kwestiami.